Singapurę może, co? Japońsko. Dostępny Lexus, Maździocha. Za drogie to. Mazda RX-8 nam pasuje, nie? Szybsze to jest, czy nie? To jest mój ten. Łe, wolniejsze to jest. Nie, przyspieszenie ma chyba lepsze. No, dobra, przyspieszenie ma dużo lepsze. Kupujemy. Nie chcę tuningować wizualnie. Dobra, mamy, jest. Uuu. Aston Martin, tutaj jakiś ziomek, jakie laseczki, zobacz, boy. Dobra, herbata zalana, można jechać dalej. Teraz Mazda mam do wyboru. Dawaj maluchem. Nie ma tu malucha, ale Maździochę wziąłem. Ona ponoć ma lepsze przyspieszenie, więc zobaczymy. Let's go. Poszli. Dostałem mandat za przekroczenie prędkości 250 zł. Kurde, oni mają takie fajne bodykity, a ja kiedy będę miał takie fajne, no? Muszę jakoś grę odkraszować. Jakie laski, zajebiste fury. Tak, Szczepan. Jedź. Goni mnie coś tam z tyłu. Moja baździocha już kończy biegi, a tu nawet 200 na liczniku nie ma. Mnie jakiś Elis wyprzedził. Co? Aha, prosto. Jedziemy do kanału. Czekaj, tutaj dało się jakoś ich spychać, nie? Co to było? No kurde, jaki twardy! Kręć tego wankla tam, bo nas Elis rozwali zaraz. Dawaj na skróty, pobijemy go zaraz. Dźwięki lepsze niż w Fordzie. No, jeśli chodzi o Mazda RX-8, to faktycznie w Fordzie brzmi jak pszczoły. Stado pszczół, nie? Takie jeżdżące. Fizyka aut. No kurde, mnie najbardziej boli, że my tych przeciwników nie możemy spychać. Patrzcie, jaki twardy. Mazda ma już trochę gorsze prowadzenie od Nissana. Czekajcie, to już koniec, nie? Kurde, patrz! Dawaj go na koło. Ja myślę, że tu będą jakieś ciekawe bugi w tej grze. Jest niemożliwe, żeby nie było. Not bad. Looks like you've met Hector Mayo. Good. He had a small ring of car thieves in the area. Not bad at all, homeboy. Homeboy. Your boy's his brother Zach. Strictly small-time player, but trying very hard to be a somebody. Okay. It's all yours. Pick your wheels for one of these losers. O, gra mi się zawiesi. Ja nie chcę wybierać furek. Mam głupie maździochę, ledwo co. Boję się brać inne samochody. Dobra, możemy sobie wybrać, tak? Czyli niepotrzebnie kupu. O. Co bierzemy? Ty, może, ale fajnie, że możemy sobie wybierać fury. Co? Który z samochodów bierzemy? No.
piszcie tutaj na czacie szybciutko. A ja wam powiem, który mi się podoba. Pontiac mi się nie podoba. Volkswagen mi się nie podoba. Elis mi się podoba. Podoba mi się Silvia. Podoba mi się Camaro. Podoba mi się Hemi. I podoba mi się... Nie, ten mi się nie podoba. Silvia, Lotus, Escort. Lotus najlepszy. Dobra, na razie zostajemy przy Lotusie. Lotus wygrywa. Wieźwagen. Szkoda, że grafika nie ma takiej przerwnika. No, to jest niestety stara gra, ale nowy Need for Speed, który wyjdzie w tym roku, myślę, że będzie miał lepszą grafikę. Karalucha bierzemy, tak? Lotus, Silvia, Gulf, Silvia, S15, Lotus. Ja myślę, że ten Karaluch tutaj wygrywa, no. Lotusa bierzemy. Tylko, że mi się gra nie zawiesiła. Dobra, strzymałem na chwilę oddech i się udało. Mamy Lotusa, zobacz. Lotus jest zajebisty. Jest... O kurde, faktycznie jest mega skrętny. Próbujemy go tunigować, może da się go zrobić, co? Czy nie? Dobra, pojedziemy sobie wyścig. Tu wystarczy nacisnąć jeden przycisk i już na wyścig się teleportujesz. Supra, zobaczcie. Od dzisiaj nie kupujemy żadnej fury, czekamy aż nam ktoś da. Golf TDI. Nie, to był Golf R32, to jest konkret. Ty, jak on skręca. Ej, ci przeciwnicy naprawdę na początku gry nie jeżdżą. Tuningu. Nie no, nie będziemy tunigować chyba, bo... Chcę trochę nim pojeździć. Ale może właśnie przy tym początkowym samochodzie był problem z tym tunigowaniem, co? Może teraz już będzie w porządku. W razie nie czuję w ogóle tych przeciwników. Nie no, ktoś tam dogania już. Chyba się coraz trudniejsi robią. O! Supra. Piotr, wyłącz blender. Supra mnie dogania chyba. Nie, co to jest? Co się dzieje z rozmazywaniem obrazu, jak się patrzymy w tył? Ty, jak to skręca? Patrzcie na to. Widzicie, jak się dziwnie rozmazuje? Kiedyś się komputer, mało który komputer dał ten. Znaczy, dał radę odpalić grę, wiecie, na pełnej rozdzielczości, nie? Ej, dobry jest ten Lotus, naprawdę. Patrzcie, jak on skręca, na pełnym gazie. Nie? Ja w ogóle nie hamuję tutaj. A teraz zahamowałem o ścianę. Jeszcze dostałem, zahamowałem o ścianę i dostałem bonus czysty odcinek. Yeah! Nie kupuj auta, będą ci dawać w trakcie gry, no właśnie. Właśnie tak myślę, nie? Lotusa teraz dostaliśmy tak z dupy, a on kosztuje tam dużo hajsu. Dziwnie się. Nie, ale powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie. Ja sobie zapamiętałem tą grę, jako że tymi samochodami jeździ się strasznie słabo. A tutaj teraz sobie odpalam i nie jest tak źle. Naprawdę. Ojej, tak jak w tym, w Need for Speedzie Most Wanted, nie? Ja myślę, że to jest takie ulepszone Most Wanted. 2000 dostaliśmy. Dobra, wstrzymać oddech, żeby mi tylko nie ten... Nie wybuchła gra. Dostaliśmy tutaj jakieś lepsze zawieszenie. Umiejętności kierowcy. Dostaliśmy bonus do zawieszenia. Teraz masz lepsze nogi. Będziesz lepiej wychodził z auta. Masz lepsze zawieszenie, ziom. Pomyśleć, że w Need for Speed 1 nawet lusterka działały bezproblemowo. Tutaj nie ma lusterek. Tutaj coś tam... Dobra, słuchajcie, zobaczymy, czy da się stunigować. Może się da. Osiągi. Szybkie ulepszenie. Moc. O, dostępne. Kurde, nie mam kasy. Dobra, ale będziemy mogli sobie ulepszyć chociaż tak na szybko chyba, nie? O, prowadzenie możemy ulepszyć. Uliczne prowadzenie.
Jeszcze prowadzić jak pitches, bo to jest uliczne prowadzenie. Pakiet ulepszeń, próbujemy. O! Działa już. I tuning. Tu chyba się wieszało, nie? Ty, działa. Moment obrotowy, co? Co to można robić? Możemy zmniejszyć, co? A, dobra, że to. Że na wyższych obrotach, to dawaj moc. Trochę podkręcimy. Ja nie wiem, jak to działa, bo to jest gra arcade'owa, więc... Zawieszenie, miękkie, twarde. To ma jakiś wpływ na... Co to robi właściwie w tej grze? Prędkość, układ napędowy, prędkość maksymalna, przyspieszenie. W tym małym karaluchu przyda nam się prędkość maksymalna, bo on dobrze skręca i nie będzie dużo prędkości tracił na zakrętach, nie? Więc prędkość maksymalna nam się tutaj przyda, dajmy na maksa. Opony. Przyczepność niskie. Możemy mieć opony albo przyczepne, albo możemy mieć niskie opony. Co to znaczy? Nie, ja myślę, że to jest po prostu źle przetłumaczone. Oh yeah. Nie wiem. No dobra, dajmy przyczepność. Może ja. Nitro nie mamy jeszcze. Och, dobra, wstrzymałem oddech i się nie wywaliła gra. I uwaga, tunik wizualny. Lakier, naklejki, części zamienne. Tu się zawieszało, nie? O, shit, patrzcie, nie wiesza się na razie. Czyli coś z tym Nissanem było nie tak. I tu, patrzcie, mamy bodykity, co się tu dzieje, wow, jakie poszerzenie. I tutaj możemy sobie rzeźbić samochód jakoś tam, nie? Działa to? Czekaj. Nie działa chyba. Czemu to nie działa? Może musimy jakiś... Że musimy jakiś ten zderzak zainstalować czy coś, nie? Nie no, powinno to działać. Jak to było z tym rzeźbieniem? I to tłumaczenie. No, to tłumaczenie jest fajne. Podoba mi się bardzo. Progi. Ej, zobaczcie, to jakby nie chcę. W prawo gałkę. Gałka nie działa. WS też nie działa. Wcześniej mogłem sobie te suwaki przestawiać, tak? A teraz widzę, że to jakby nie chce się przestawiać. I to jest tylko wygląd, my tego nie musimy nawet zmieniać. Bo to jakby nam... O, a co to jest? Wszystkie koła? Przednie koła? Tu możemy sobie wymieniać felgi, chyba spoiler mamy jakiś. O. Tak, bo tu można obracać kamerę, jak to się robi? A. O, kurde, no nie działa to. Czemu mi to nie działa? Może ja mam to jeszcze nieodblokowane, co? Bodykit musisz kupić? Nie, chyba nie. Nie chodzi tu o bodykit. Ja myślę, że tu chodzi o to, że jeszcze mam nieodblokowane to rzeźbienie. Tylko, że mam do tego dostęp. To jest takie dziwne, nie? Wydech. Tu mamy taki wydech, taki mały cip z tyłu. Zobaczcie, mam. Ale taki jest ten Lotus, no. Maskę i koła. Zobaczcie, felgi możemy zmienić. Felgi by się przydało. Ile to kosztuje? 2000, to prawie za darmo. Mówię wam, coś z tym Nissanem było na początku nie tak. Ja pamiętam te felgi z tego, z Need for Speed'a. No i patrzcie, nie mogę tu nic robić. Czemu to nie działa? Strzałkami próbuję, jakby... Trzeba mieć customowy zderzak, żeby rzeźbić. No ale zobaczcie, tutaj też nie mogę rzeźbić. Nie działa to. Nie kupuję tego. Coś się ze sterowaniem stupiło. Ale patrzcie, jak tutaj jeśli chodzi o ten wygląd, to właśnie nie mogę nic zmieniać, nie? Ale jeśli wejdziemy sobie w osiągi i tuning, to tutaj mogę sobie wszystko zmieniać strzałkami, nie?
Nie denerwuj się, bo się zaraz skraszuję. Tutaj wszystko mogę sobie strzałkami robić. Jest fantastycznie, ale tam już nie. Myszką spróbuję. Właśnie, może myszką spróbuję. Jest tu myszka? Ty... Myszką możemy te opcje zmieniać. W sensie, ja ruszam myszką w górę i w dół i tutaj się po tym menu. Tu nie ma strzałki. Dobra, spróbujmy myszką. Tunik wizualny. Części zamienne. Karoseria. Okej. To nie działa. Na klawie strzałki podobno działają. No, raz działają, raz nie. No patrzcie, do góry daje, tutaj mi wszystko działa, ale... Nie? Dziwne trochę. Dobra, jedziemy. Żeby to nie wybuchło teraz. Dobra, działa. Dobra, jedziemy. Co to mi się tu zrobiło? Dobra. Ja też tam nacisnąłem tab. Czekaj. No nie, już ja chcę stąd wyjść. Jedź tam. Jedź. Część sklepami z częściami ulepsz. To ja coś tu muszę kupić. To kupmy. I fajnie. Już. Wystarczy mi. No po co ja mam tam iść? Mapa GPS. Jedźmy na wyścig, bo oni tu nie potrafią grać. Start. Przypisz klawisze. Ale ja mam przypisane klawisze, właśnie o to chodzi. Może, nie wiem, któreś się rozpisały. Jedziemy tam. Spychowisko jak zawsze z tymi botami. Okej, bo oni mają tutaj już znacznie, wiecie, szybsze chyba te samochody. Jak on skręca, Jezu! Co za samochód. On mocno to jajernicze. To jest jakiś obłęd, jak przyklejony. km/h jedziemy. To szybciej czy wolniej? Nitro musisz kupić i tunik wizualny zrobić. Może faktycznie mam jakieś klawisze nieprzypisane czy coś. Już kurde, zgłupiałem. Ale jak ten samochód skręca, to jest nierealne, naprawdę. A tam nierealne, normalna sprawa, nie? To jest Need for Speed. Bo nitro musisz kupić i tunik wizualny zrobić. Wiesz co, w Lotusie mi nie jest potrzebne żadne nitro. Lotus w tych starszych Need for Speedach to był taki samochód, którym się rozpędzałeś raz i na żadnym zakręcie już praktycznie nie hamowałeś, nie? Bo miał słabe przyspieszenie, ale po prostu skręcał jak szalony. Go-karty. Tak, on zachowuje się naprawdę jak go-kart. Zwłaszcza jak się nie patrzy na czat i się skupia na jeździe, nie? To tym najbardziej. Symulacja. Tak, to jest zdecydowanie symulacja. Gra symulacyjna. Lotus Elise najlepiej się prowadzi w każdej grze. I tutaj jest tak samo. Oh yeah. No nie mają szans. I patrzcie, tutaj mamy zakręt 90 stopni. Zero problemu. Ile my hajsu dostaniemy za to? 2500, pięknie. Umiejętności ustawienia silnika? Dobra, dziwne są te umiejętności kierowcy. Co tam było? Co mi się tam pokazało? Zachodnia bitwa na autostradzie. Dobrze, jedziemy.
Idealna gra na kierownicę. Nie, ja muszę cały czas tak o 90 stopni cały czas kierownicę przeciągnąć. Przeciążenie rzędu 9G. Nie wiem. Dobra, pościgajmy się trochę na zderzaku. Tak tutaj trochę to udaje, że mamy, wiecie, więcej prędkości i tak dalej. Jest takie rozmyte i super. Wow, wow. Poszedł. To była najgorsza gra na kierownicę. Sprzedaj Mazdę i Nissana. Tego Nissana ja wolę nie dotykać, bo on... Cokolwiek z nim tam próbowałem zrobić, to mi grę wywalało. Dowiedz gangom, że nie jesteś policjantem. Oni myślą, że jestem policjantem. Co tu mamy? Będziemy ścigać się z policjantami. Musimy nabić jakieś zniszczenia. 15 tysięcy uszkodzeń na tych zniszczeniach, tak? Dobra, mamy już $600 uszkodzeń. Ile jak burza. Najlepiej to niszczyć chyba radiowozy, nie? Przez tanki autobusowe. Tak było w Most Wanted. O, tu mamy coś, cyk. Oh yeah. Weź przemaluj go. Spróbujemy. O, już mam 12 tysięcy, teraz ich gubimy. Przystanek autobusowy, cyk. O, się. Nie trafiłem chyba. Parkometry, parkomaty. Zniszczony autobus. Oh yeah. Uciekaj na most. Jest to odnoga, więc na nią skocz i się zatrzymaj. Ej, spokojnie, jak będę chciał uciec, to raz, dwa, trzy. Tu już mamy końcówkę, patrz. Już nie mają szans. A, jeszcze goni, kurde. Przez to prowadzenie zabawa z policją jest straszna. Dlaczego? Bardzo dobrze się prowadzi te samochody. Świetnie wręcz. Skręcasz 90 stopni, nie tracąc prędkości. W miejscu praktycznie. O, policjant sam na siebie zrzucił. Doskonała robota. Oh yeah. Dobra. Dowiodłem, że nie jestem od policji, więc... Znowu mamy jakąś ucieczkę, tak? Zgub policję! Palm Harbor, please be advised. Got a closer in pursuit of progress. Now heading west on Alina Boulevard. The channel must be kept clear. Lotus jest dobry, naprawdę. Podskakuje coś tam, ty. Ja myślę, że później będzie dużo trudniej, nie? Pamiętacie w Most Wanted? Też było tak, że co chwilę było coraz trudniej. A później... Znaczy na początku to tak aż się nie chciało grać, tak było łatwo. Ale później już naprawdę był hardcore. Grafika jak w Gothiku. No, musimy znaleźć tu kwadratowe te rośliny. Dobra, mamy wyprzedzanie. Musimy zarobić trochę hajsu, żeby ulepszyć Lotusa, nie? Teraz petetka będzie. Chodź, tetetka. Ty, jaka ulepszona w ogóle. Tetetka nie ma szans z tym moim samochodem, kurde. Zresztą tak świetnie skręca.
A wiecie co jest najgorsze? Że jak wrócę sobie po tej grze do Forza Horizon, to ja w ogóle tam nie będę potrafił grać. Siema Nikodem. Chodźmy tutaj zobaczyć co jest. Zupełnie ten świat jest dla mnie obcy. Jak powróciłem sobie do Most Wanted, czy tam do Need for Speed Undergrounda, jedynki czy dwójki, to ja tam wszystko pamiętałem, nie? A tutaj, mimo że gra jest podobna do tych Most Wantedów, Undergroundów i tak dalej, pod względem tam prowadzenia samochodów, może wygląd tych samochodów jest, modele są podobne, to ja totalnie tu nie ogarniam, co i jak. Przyczepny ten samochód jest bardzo, oh yeah. Dobra. Zrobiliśmy i teraz mówicie, żeby zmienić kolorek, tak? Wchodzimy w samochody. Jak zmieniliśmy samochód, to gry nie wywala, to bardzo ciekawe. Tuning. Tutaj nic nie, tutaj już chyba, o, tak. Tutaj chyba nic nie zrobimy, pakiety ulepszeń. Tlenek łazotu. Musimy kupić na tym pierwszym poziomie. Jakoś te samochody pozostałe trzeba sprzedać, bo je się da chyba jakoś sprzedawać, nie? Turbo, spężarka. Chip. W sumie tutaj jest ten pakiet cały, nie? Ten szybkie ulepszanie, ale teraz już tego nie kupię. O, zostało mi mało gotówki. Dobra, a... To są osiągi. Ja bym chciał ten tuning wizualny tutaj szarpnąć, kurde. Nie, ale patrzcie, nie mogę tu kurde nic zmieniać. Dlaczego? Obrót kamery? Nie mam pojęcia. To się po prostu spierdzieliło. Tutaj też nie mogę nic zmieniać. Masakra jakaś, nie? W internecie piszą, że trzeba włączyć synchronizację pionową, żeby... Żeby rzeźbienie działało. Poważnie? Ja po to właśnie wyłączyłem tą synchronizację, bo myślałem, że dzięki temu mi się gra nie będzie crashować. No dobra, spróbujemy. Włączymy synchronizację pionową. Dzięki w ogóle, Dawider, że ten, że ogarnąłeś. Włączamy synchronizację pionową. Wchodzimy do garażu. Siema Daniel. A z klawiatury numerycznej 9 i 0 to się zmienia po prostu miejsca, gdzie robimy ten. Gdzie tam modyfikujemy sobie karoserię. Dobra, jeszcze raz. Działa! Zobaczcie. Dlaczego? O co chodzi? Włączyłem synchronizację pionową i nagle modyfikowanie zderzaków zaczęło działać. Co ja w ogóle tu robię? Aha, dobra, rzeźbi się coś tam, okej. Bym chciał jakoś kamerę tutaj obrócić. Yeah, pierniczę. Coś się tam, zobaczcie, wynurza, nie? Co tu robimy? Zwężamy, tylko nie wiem właśnie jak się kamerę tu obraca. I czym? Czekaj, kamerę... Aj, poczekaj! Bo tu można jakoś obrócić, nie? O, dobra, działa. Numeryczną jest. Zobacz. Cyk. O, a to? A, tu możemy uśmiech mu zwiększyć. To dawaj uśmiech na maksa. Cyk. Jeb. I teraz to zmieniamy, te zęby takie tutaj. O, i cudownie. Dobra. Teraz dupę. Ta gra jest chora. No, nie powiem, że to było zdrowe. Włączyliśmy synchronizację pionową i nagle... Co? Możemy sobie ustawienia tutaj zmieniać. Dobrze. Dyfuzor, patrz na to. Możemy zwiększyć. Ej, to było fajne, nie? Możemy takiego Batmobila zrobić z tego trochę. Teraz jakieś wyścigi powygrywamy, to sobie felgi nowe zainstalujemy, jakieś takie wielkie.
No i patrz, jaki kozak. Tylny zderzak i próg. Obniżamy na maksa, nie? Cip. A co tu można... A tu co mu się robi, ta druga strefa? A wybrzusza mu się to, ta? Chyba tak. Dobry jest. Ile to kosztuje, co? Nie! Co? No tak. No wybrałem. I to nic nie kosztuje. Tak? Aaaa, super. Na masce, co możemy tu zrobić? Aha, tutaj już się wymienia te części, nie? To już nie możemy tego mieć. I tak, wszystkie koła, no na koła mnie już chyba nie będzie stać, bo to 2000, musimy przejechać parę wyścigów, żeby było nas na to stać. To sobie koła zwiększymy.